Cześć, witam. Moja ukochana rodzina przywiozła mi ostatnio z Poznania kilka książek poznańskiego wydawnictwa Albus. Jest to wydawnictwo, które może zaintrygować swoimi książkami, a przede wszystkim ich tytułami. Jedną z nich mam tu przed sobą. Tytuł tej książki brzmi Historia majtek dla prawie dorosłych i dla dorosłych. Książkę napisała Iwona Wierzba, ale jej elementem bardzo, bardzo w książce znaczącym są ilustracje. Ilustracje przygotowała Marianna Sztyma. I te właśnie ilustracje pomagają zrozumieć historię bielizny, majtek męskich, damskich, dziecięcych, przedstawionych na przestrzeni wieków. I tak, jak wiadomo, jaskiniowcy, nasi praprzodkowie, majtek nie nosili. Ale z biegiem czasu pojawiły się one w męskiej i damskiej garderobie, choć nie były dobrze widziane. W starożytnym Rzymie na przykład majtki nosiły tylko kurtyzany. To samo na dworze francuskim. Kobiety honorowe, damy od majtek się odżegnywały. Ale długo tak być nie mogło. Majtki jako taka immanentna część garderoby zaczęły się pojawiać dopiero w końcu XIX wieku. Zaczęło się to jak zwykle w Anglii. W jednej ze szkół dla dziewcząt na zajęcia gimnastyczne pozwalano dziewczynkom nosić krótkie spodenki i te właśnie spodenki zadomowiły się potem w każdym prywatnym domu i w ten oto sposób mamy do czynienia z pierwszymi majtkami. Wiek XX. No wiek XX, nie wyobrażamy sobie chodzenia z gołą majtki szyto z różnych materiałów. One stawały się coraz bardziej skąpe i skąpe, obcinano i obcinano, aż wreszcie dziś mamy trójkąt ze sznurkiem, którego wynalazcami są podobno Brazylijki, a więc tak zwane stringi. Jaka dalej będzie ewolucja majtek? No wszystko przed nami. Książka jest naprawdę szalenie ciekawa. Dlaczego? Ponieważ zawiera wiele anegdot związanych z tą częścią garderoby. Na przykład największe majtki w Wielkiej Brytanii nosiła oczywiście kto? Królowa Wiktoria, bo była to kobieta słusznych rozmiarów. I na licytacji w domu aukcyjnym Sotheby zyskały one ogromne majtki. W Stanach Zjednoczonych, żeby uatrakcyjnić sprzedawane książki, literaturę, dołączano do nich czasami majtki autora. Bo wtedy kupujący miał wrażenie, że kupuje coś naprawdę wartościowego, bo nie tylko przeczyta, ale i nałoży. Możemy się dowiedzieć, dlaczego, jak kształtowała się bielizna wojskowa. Możemy się dowiedzieć, dlaczego amerykańscy żołnierze dziś walczący na Bliskim Wschodzie nie śmierdzą. Oni nie śmierdzą, ponieważ ich bielizna uszyta jest ze specjalnego materiału zawierającego nitki srebra, a srebro zapobiega rozwojowi bakterii, dlatego amerykańscy żołnierze nigdy nie śmierdzą. Polska jest tutaj również ujęta. Otóż pierwsze majtki, które się pojawiły u nas w XIX wieku, to były oczywiście majtki uszyte z materiałów dostępnych na naszym rynku, czyli z lnu, i nosiły je tylko bardzo zamożne kobiety. Ta książka pozwoliła mi też spojrzeć inaczej na literaturę, bo jeżeli sobie pomyślę, że taka Ofelia, że taka Jane Austen, czy taka Maria Konopnicka nie nosiły majtek, to jakże inaczej teraz widzę sytuację następującą. Otóż pan Darcy wyznaje miłość Elizabeth Bennet, a ona nie ma majtek. Powoduje to być może właśnie, jak mówię, inne spojrzenie na literaturę, no ale takie są fakty, takie są realia. Bonusem do tej książki jest również obwoluta. Obwoluta, której nigdy bym sama nie znalazła, gdyby nie moje zwierzęta, które ją wyniuchały. Obwoluta to jest przedstawione w formie rysunków drzewo genealogiczne bielizny, drzewo genealogiczne majtek.
drzewo genealogiczne tego, co nosili pod spodem i noszą obecnie mężczyźni i kobiety. Ta obwoluta jest szalenie kolorowa i szalenie dowcipna. I szalenie obrazowo przedstawia nam historię tejże bielizny. Warto więc kupić i przeczytać to wydawnictwo, tę książkę wydawnictwa Albus, a ja będę pokazywała jeszcze inne książki o równie intrygujących tytułach. Jak już powiedziałam, Iwona Wierzba przedstawia historię majtek żeńskich, kobiecych i męskich. Dlatego czytając, dlatego omawiając tę książkę, zadam Wam bardzo zagadkowe pytanie. Który owoc cenił sobie najbardziej król Henryk VIII w Wielkiej Brytanii? A owoc ten musiał być tak wielki, jak jego przyrodzenie. I to jest zagadka, na którą odpowiedź znajdziecie tylko w tej książce. Dziękuję. Zapraszam na mój kanał.